jakiś czas temu wydałaś utwór, w którym bardzo się otworzyłaś. Mówiłaś też o współuzależnieniu, o tym, że miałaś złamane serce. Jak jest teraz? Ja myślę, że przy każdej takiej sytuacji w naszym życiu, które odbijają bardzo mocne piętno emocjonalne na naszym, kolokwialnie mówiąc, sercu i życiu emocjonalnym, to będą niosły za sobą cień przez całe nasze życie w jakiś sposób, o ile tego nie przepracujemy i nie wyciągniemy pozytywnych wniosków. Ja jestem na dobrej drodze do takiej finalizacji wyciągania dobrych wniosków ze wszystkich moich doświadczeń i staram się pielęgnować w sobie wdzięczność za cokolwiek, co w życiu przechodzę, ponieważ to sprawia, że jesteśmy takimi ludźmi, jakimi jesteśmy na dany moment. I tak jest teraz. Na ten moment moje serce nie jest złamane. Myślę, że udało mi się je zaleczyć przez ostatnie miesiące. Jestem szczęśliwa. No i tak. Ale czekaj, bo tutaj tak tajemniczo zajawiłaś to, czyli rozumiem, że serce nie jest złamane, ale jest zajęte? Tak, tak, moje serce jest zajęte, tak, tak, tak. Przez tamta sytuacja miała miejsce tak naprawdę 8 miesięcy temu, więc udało mi się już na tyle dojrzeć emocjonalnie i poukładać cały ten chaos, który wytworzył mój poprzedni związek, żeby móc zrobić miejsce dla kogoś innego. Dobrze, w takim razie trzymamy kciuki. Pytanie, czy kiedykolwiek, oczywiście biorąc pod uwagę twoje życiowe doświadczenie związane z mężczyznami, pokażesz tą nową miłość, na przykład na Instagramie, albo zabierzesz ją na ściankę? Ja nigdy w życiu nie pokazałam żadnego mojego faceta na Instagramie i nie zabrałam nikogo na ściankę. Jedynie jeśli była to osoba publiczna w dalekiej przeszłości, ale też to nie była żadna ścianka i tak naprawdę dwa zdjęcia w przeciągu dwuletniego związku. To nie jest w moim stylu, ja nigdy w życiu nie dzielę się tą sferą mojego życia publicznie i to się nie zmieni, bo nigdy nie czułam takiej potrzeby. Nie. To jeszcze ciebie tak pociągnę za język. To nie jest osoba z show biznesu? Nie. Okej. Okay. I teraz, tak jak pozdrawiam cię, kochanie! Tak jak Honka, ale w ogóle jak ci się to udaje? Bo wiesz, paparazzi się czają zawsze za rogiem. Gdzieś tam może widok z okna czasami wrzucisz. Tak, ostatnio paparazzi zrobili nam zdjęcia, jak przechadzaliśmy się półnadze po Sopocie, ale udało nam mi się to przyblokować. Czyli rozumiem, że Honka Biedronka zadziałała i tam zastopowała paparazzi. No zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Dobrze. Czego możemy wam życzyć na kolejne miesiące w spokojnym związku? Mi, bo ja udzielam tego wywiadu, można na pewno życzyć sukcesów w kwestiach muzycznych, bo właśnie jestem podczas finalizacji mojego kolejnego singla, który pojawi się na przestrzeni następnych kilku tygodni. Pracowałam teraz przez ostatnie miesiące bardzo mocno nad muzyką ze wspaniałymi producentami z całej Europy, więc powstało z tego super dużo utworów, z których finalnie wybraliśmy 3. Także dużo muzycznych rzeczy będzie się działo u mnie. A prywatnie spokojnej głowy, dużo miłości, cierpliwości i wdzięczności za każdy kolejny dzień. Słuchaj, to jak już nagrywasz tak tę płytę, to może w przyszłym roku Eurowizja? Nigdy nie miałam aspiracji do tego, aby być na Eurowizji. Ja jestem osobą, która niesamowicie przeżywa wszystko, co musi robić publicznie. Może tego po mnie nie widać, ale ja jestem niesamowitym introwertykiem. Ja to, co kocham robić, to siedzieć w domu, wychodzić na spacery z psem i siedzieć w lesie bez kontaktu z żadnymi ludźmi. I o wiele lepiej dogaduję się na przykład ze zwierzętami niż z ludźmi, bo to są istoty, które są niewinne i mają wobec człowieka same tylko dobre intencje. Właśnie to jest ten powód. Także nie, nigdy nie myślałam o Eurowizji, mimo tego, że w przeszłości, z racji tego, że jestem na rynku już 10 lat, takie propozycje się pojawiały. Nie jest to mój vibe. Ja wolę robić swoją muzykę na spokojnie, dzielić się swoją muzyką z moimi odbiorcami w internecie, mieć nad tym pełną kontrolę. Myślę, żeby mnie to po prostu przerosło i już mi się nie chce. Ja zaczęłam robić muzykę i być w świecie publicznym, odkąd skończyłam 16 lat, czyli robię to lat 15.
i nie mam już jakiegokolwiek ciśnienia na udowadnianie czegokolwiek sobie, innym, reszcie świata. Chcę żyć w spokoju.